Akcja. Powiedzmy sobie szczerze. Jeśli coś jest małe, to nie powinniśmy tego powiększać na siłę. Mały kraj to mały kraj. Pogódź się z tym, Julio. Fuck. Robimy jeszcze raz. Dobrze, jeszcze raz. Dobra. Luzik, luzik. Proszę. Kamera. I akcja. Powiedzmy sobie szczerze. Jeśli coś jest małe, to nie powinniśmy tego powiększać na siłę. Mały kraj to mały kraj. Pogódź się z tym, Julio. Ale nowe miejsce to nowe znajomości. Mam prosty plan do zrealizowania w trzech krokach. Krok pierwszy. Bardzo dobrze. Dobrze, wszystko ten. Julia, bardzo ładnie. Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka i witam was ponownie na moim kanale. Może w sumie powinnam powiedzieć Julia Morska. Bo dzisiejszy film jest bardzo specjalny. Ostatnio spełniłam swoje jedno z największych marzeń i dostałam propozycję zagrania w filmie kinowym. Jestem bardzo podekscytowana, bo już w najbliższy piątek możecie pędzić do kina i oglądać ten film. Nazywa się on Jestem M. Misfit i opowiada on historię Julii Morskiej, która jest Polką, ale od 10 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i pewnego dnia dowiaduje się, że musi wrócić do Polski i zacząć zupełnie nowe życie, poznać nowych znajomych, pójść do nowej szkoły. I właśnie o tym jest film. Julia śpiewa, tak jak ja, więc mamy dużo wspólnego. I właśnie w dzisiejszym filmie zobaczycie backstage kręcenia całego filmu. Nagrałam dla was kilka dni zdjęciowych. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak to wszystko wyglądało od backstage'u, to oglądajcie koniecznie. No i widzimy się w kinach. Idźcie koniecznie, zaczynamy film. Wstałam, jest godzina bardzo wczesna, 5:14. To jest właśnie godzina, o której mniej więcej wstaję, kiedy jest mniej więcej czas, w którym muszę wyjść już z hotelu, bo zaczynam tak wcześnie rano, więc za chwilę ruszam. To jest prawdziwa walka, kochanie. Za chwilę ruszam już na plan firmowy. Najpierw oczywiście trzeba się udać do garderoby i na charakteryzację, więc chodźcie ze mną. Słuchajcie, przyjechałam do szkoły. Powoli wszyscy się zbierają. Muszę tam iść, bo mi na bank ktoś za chwilę zajmie. Miejsce w make-upie, muszę na to tylko dać kluczyk. Lezmo? Bardzo proszę. Danke, danke. I idę. Tutaj mamy busa z jedzeniem, a tam jest bus, w którym się ubieramy, malujemy i tak dalej, i tak dalej. Cześć, nagrywam dzisiaj vloga. Dzisiaj vloga. I, ale pięknie wyglądasz, jak wstaniesz. Mój kostium na pierwszą scenę. Proszę bardzo. Marzena? A? Cała Marzena. Cała Marzenko. Co tam kręcisz? Vloga kręcę. A ten, a ty go kręciłaś wcześniej, czy nie? Nie. Pierwszy tylko dzień? Z dzisiaj. No. 24 godziny na planie challenge, bo pewnie tyle dzisiaj to spędziłem. Robusie, tak to wygląda. Smacznego. Tutaj mamy wszystko przygotowane. Nagrywamy w szkole, która moim zdaniem jest najpiękniejszą szkołą, jaką kiedykolwiek widziałam. Po prostu liceum numer 5 w Wrocławiu. Jesteście szczęściarzami, jeśli tutaj widzicie te szkoły. To jest moje stanowisko i za chwilę powstanie Julia, która wygląda dokładnie tak samo jak ja. A to jak ktoś odpowiada do vloga? Nie, naprawdę ja. To taka, to główny charakteryzator. To jest fajna, tylko za 2 godziny. Na mojej głowie właśnie są kręcone te ormoloki, czyli moja ulubiona rzecz na planie. Jest to coś, dzięki czemu nie muszę mieć kręconych włosów drukówką i nie niszczą się aż tak bardzo takiego. Ale mam je dość często na głowie. Już się przyzwyczaiłam, jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami z termolokami, naprawdę. Chciałam tylko sprostować, że to jest kłamstwo! Nienawidzę termoloków! Palec serdeczności, bo trzeba być zawsze miłym, ale termoloki to do was. Na samym końcu busa jest takie leżakowisko, gdzie zawsze sobie odpoczyłam. Właśnie teraz mi się kręcą termoloki i się okazało, że ja nie gram na samym początku, bo inna osoba miała wstanę. Więc mam jeszcze chwilę i mogę pospać, poleżeć. Jest 7 rano, więc potem mnie dziewczyny zawołają, jak przyjdzie moja kolej, ale no mogłam przyjechać trochę później. Teraz mogę sobie poleżakować, a uwierzcie mi, leżakowanie w termolokach nie należy do najwygodniejszych rzeczy, ale ja się już nauczyłam z tym pracować. Cały świat jest dla ciebie, wybierz se, sprawa prosta. Ile gwiazd jest na niebie, tyle szans sobie zostaw. Powiedz głośno, jestem. Nie daj się, nie spij, pozostań, powiedz głośno, nie.
kręci się. Za nami już pierwsza scena i trochę innych rzeczy. Na ostatnio mam miodek, byłam strasznie spieszchnięta. Co ona tak? No możesz robić, w ogóle się nie przejmę. I teraz mam tu siedzieć i czekać. W sumie jeszcze mówiąc, plan filmowy to głównie czekanie. Więc trzeba się na to przygotować. A tak wygląda nasza szkoła, jest najładniejszą szkołą w całej Polsce. Trochę tutaj są pododawane elementy dekoracji, na przykład szafki są pomalowane na kolorowo. Samo tutaj są dodane różne kolorowe elementy, ale ogólnie przepiękna. Patrzcie. Nagrywamy teraz wywiady. Jak już ci się wydaje, dlaczego ciebie wybrali? Będziemy teraz nagrywać. Dobra, tak, zatrzymajcie się. Zatrzymajcie się. Byłem to wyłoszczo. Darek został. Nie, za duży dystans jest teraz. Zobaczcie, kochani, jesteśmy w moim amerykańskim domu we Wrocławiu. Mamy flagę, jest piękne i ogólnie naprawdę to źle wygląda, jakbyśmy byli w Stanach Zjednoczonych. Dowiedziałam się, że jest w Waszyngtonie. 8 minut, patrz. Jak ze słońcem jest? 8 minut do słońca. Dobra. Uwaga i dynamicznie przerysowanie, akcja! Stop. Uwaga! Proszę bardzo. Dobra. I uwaga. Obniżmy trochę flagę. Obniżmy flagę w dół. I akcja. Gramy teraz bardzo wzruszającą scenę i pokażemy wam, jak się robi łzy na planie. Pokażemy? Wcześniej tak. A pan nie, pan już jest tu. Proszę do przodu? A nie, jeszcze nie. To jest początek. Troszkę mentolu i... Proszę! Bliski plan. Jeszcze raz. Powiedz głośno, jestem M-prób, co chcesz i nie daj się. Misfit pozostań. Oczko otwarte? Pięknie. Chcesz nam coś powiedzieć? Siema, siema. Witamy w Polsce. To jest mój polski dom. Jako, że w Polsce często jest brzydka pogoda, to robimy to w taki sposób, że w Waszyngtonie, gdzie mieszkałam, była piękna pogoda i taki kontrast, witamy w Polsce i nagle pada, jest brzydko. Chociaż Polska to piękny kraj, kocham Polskę całym sercem. Ile gwiazd jest na niebie, tyle szans sobie zostaw. Powiedz głośno, jestem M, rób co chcesz i nie daj się. Misfit pozostań, cały świat jest dla ciebie. Ostatnie ujęcie się dokonało.
I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy wybieracie się do kin na film Jestem M. Misfit. W ogóle mam tutaj pod ręką akurat płytę z soundtrackiem, jak widzicie. Ja jako Julia Morska jesteśmy tutaj na okładce. To są Felivers, to są my trzy. A w środku znajdziecie wszystkie piosenki, które są w filmie Jestem M. Misfit. Ja mam aż trzy utwory, więc zapraszam was na mymusicshop.pl, bo tam właśnie znajdziecie płytę. Są też chyba w Empikach, więc lećcie. No i widzimy się w kinach. Jeśli dotrwaliście do tego momentu filmu, to napiszcie w komentarzu Termoloki, żeby jeszcze mnie podręczyć ten ostatni raz, ale żeby było jasne, nigdy więcej tego nie założę na łeb. Dobra, dziękuję za oglądanie, kochani, pa pa! Nieskończony strach, nieskończony strach sama.